A jaką funkcję pełni w klubie pan Dariusz Pitaś? Pan Dariusz Pitaś jest szefem biura klubu. A czy to prawda, że miał wyrok za pobicie i kradzież? To są, ma zatarte wszystkie wyroki. Jeżeli my nie zachowamy naszej uczciwości, naszej czystości, naszej jasności zasad, absolutnej transparencji działania, to po prostu obywatelom nie zaufają. Dariusz Pitaś nie podlega tej zasadzie? Panie doktorze, ja widzę, że pan z uporem jakby rozmawia o sobie, która miała pewne niefajne przygody z prawem. I ma zatarte wyroki i pełni funkcję administracyjną, powtarzam, tak? No ale ja też powtarzam, że współpracownicy, bo wy oskarżyliście pana Leroya, że on ma takich współpracowników, ale oni też są współpracownikami, no tak jak pan Pitaś jest współpracownikiem posłów klubu, tutaj... ale ten pan Pitaś ma podobno no bardzo ważną funkcję, no jednak dyrektor biura, prawda, to bardzo ważna funkcja. Ja nie wiem, jakie funkcje pełnili współpracownicy pana Leroya, no ale to byli pewno tylko jego asystenci społeczni, niespołeczni.